Bardzo dziękuję pani profesor. Szanowni państwo, mój referat będzie dotyczył pewnego ujęcia i zakresu tematycznego, który można byłoby określić jako agroekonomiczny. Chciałbym zaprezentować te refleksje z racji uczestnictwa w pracach grupy fokusowej powołanej przez dyrekcję APE Agri, którego celem było spojrzenie na sektor roślin leczniczych i aromatycznych od strony pierwotnego producenta, od strony rolnika, od strony pierwotnego przetwórcy, bo też często rolnicy uprawiający rośliny aromatyczne i rośliny zielarskie są też pierwszymi przetwórcami. Kilka słów informacji o APE Agri, czyli Europejskiej Sieci Innowacji w Rolnictwie. Została ona utworzona w 2012 roku przez Komisję Europejską jako jedna z kilku partnerstw europejskich w innowacji, w rozwoju innowacji. Jest to płaszczyzna, na której współpracują, wypracowują pewne modele praktycy i naukowcy różnych dziedzin. W tym wypadku praktycy to rolnicy i przetwórcy, także doradcy rolniczy, a przedstawiciele świata nauki należą zarówno do nauk rolniczych, jak i do nauk farmaceutycznych i także innych. Celem grupy fokusowej, którą w skrócie będę nazwaliśmy rośliny lecznicze i aromatyczne, była analiza kluczowych czynników wpływających na decyzję o wejściu do sektora, decyzję rolnika czy przetwórcy. Jedną z najważniejszych tutaj czynników, jeden z najważniejszych czynników warunkujących tę decyzję są możliwości dywersyfikacji produkcji zielarskiej. Dla celów roboczych grupy fokusowej sformułowaliśmy taki termin roboczy produkt leczniczy lub kosmetyczny pochodzenia roślinnego, czyli nieprzetworzony bądź nisko przetworzony materiał roślinny, który może być otrzymany przez, który jest otrzymywany przez producenta pierwotnego, czyli rolnika bądź zbieracza roślin i może być użyty do wytwarzania różnych produktów, także produktów adresowanych do końcowego odbiorcy, do konsumenta. Kraje europejskie mają bardzo długą tradycję zbiorów i wykorzystywania roślin do celów jadalnych, do celów leczniczych. W Grecji, w której rośnie ponad 3000 gatunków roślin zielarskich i aromatycznych, wykorzystuje się ponad 1400 gatunków roślin właśnie do tych celów. W dykcjonarzu roślinnym Pluka jest opisanych ponad 1500 gatunków różnych roślin wykorzystywanych w celach użytkowych, przede wszystkim leczniczych, ale także jadalnych i w celach innych użytkowych. Większość wykorzystywanych na świecie roślin zielarskich w przetwórstwie, także w przetwórstwie przemysłowym, pochodzi ze stanowisk naturalnych. Ocenia się, że nawet do 70% tych surowców wykluczonych pochodzi ze zbioru ze stanowisk naturalnych.
w związku ze wzrostem zapotrzebowania, ze wzrostem rynku, z dużą popularnością surowców naturalnych, możemy zaobserwować redukcję populacji siedlisk niektórych cennych gatunków roślinnych. Jednocześnie badania agroekonomiczne wskazują, botaniczne wskazują, że zrównoważony zbiór roślin dzikich ma wpływ pozytywny na lokalną ekonomię terenów wiejskich, zrównoważony rozwój tych terenów i może przyczynić się do zachowania wielu dzikich gatunków roślin zielarskich. O tym za chwilę jeszcze będę mówił. W 2015 roku wartość rynku produktów ziołowych i aromatycznych na świecie przekroczyła 108 miliardów dolarów, z czego mniej niż połowa, około 48% przypadała na ziołowe produkty lecznicze, 17% na kosmetyki, 35% na suplementy, diety i żywność funkcjonalną. Jakby niezależnie od tradycyjnych segmentów rynku, obserwujemy dynamiczny wzrost podsegmentów tego rynku, mianowicie suplementów, żywności funkcjonalnej, także tak zwanych wyrobów medycznych. Stwarza to rozwój całego rynku, stwarza możliwości dla uczestników, przede wszystkim dla producentów pierwotnych i dla przetwórców. Istnieje wiele pozytywnych projektów pokazujących, że zbiór naturalny roślin dzikich może odbywać się w sposób zrównoważony i może wręcz prowadzić do zachowania czy zwiększenia populacji roślin dzikich eksploatowanych zielarsko pomimo eksploatacji przez wiele lat. Tutaj zależnie od gatunków oczywiście konieczne do zastosowania dobrych praktyk zbiorów. Można mówić o zachowaniu siedlisk cennych zielarsko, leczniczo gatunków ziół pomimo eksploatacji kilkunastoletniej obserwowanych badanych. Także zbiór roślin dzikich ze stanowisk naturalnych może mieć nawet pozytywny wpływ na zachowanie bioróżnorodności, o ile przestrzega się odpowiednich przepisów, zaleceń i dobrych praktyk zbioru. Dobre praktyki zbioru to oczywiście zasady branżowe, to zasady formułowane przez Światową Organizację Zdrowia i Europejskie Organizacje Producentów Ziół czy Zrzeszenia oraz MR. Dokumentem nadrzędnym wobec tych przepisów branżowych i przepisów europejskich czy narodowych, który formułuje zasady zachowania bioróżnorodności, to Międzynarodowa Konwencja o zachowaniu bioróżnorodności wraz z protokołem w Nagoi. Wydaje się, że także ten protokół z Nagoi jest istotny do ochrony zasobów genetycznych, także zasobów genetycznych rozumianych jako siedliska, jako roślin dzikich w stanie naturalnym. Uprawy ziół mają oczywiście rosnący udział w rynku surowcowym ziół i przypraw. Stanowią w dalszym ciągu taką nadzieję zachowania z jednej strony siedlisk i ziół w stanie dzikim, właśnie jako to między innymi takiego rezerwuaru genetycznego, zmniejsza presję ekonomiczną na pozyskiwanie stanu naturalnego wielu gatunków.
No i stanowią taką nadzieję na tworzenie bardziej standaryzowanych warunków dla pozyskiwania wielgatunków. Natomiast w dalszym ciągu należy pamiętać o tym, że uprawy i hodowle, tkankowe hodowle in vitro stanowią mniejszość w tym materiale, masie materiału surowca roślinnego zielarskiego. Obszar upraw roślinnych roślin zielarskich w Europie przekracza 200 tysięcy hektarów. Polska znajduje się w jednym z trzech pierwszych producentów roślin zielarskich, chociaż oczywiście się to zmienia. Obszar upraw w krajach Europy Środkowej znacząco się powiększa. Tutaj należy do takich liderów wzrostu, między innymi Bułgaria, Chorwacja, także Słowenia. Natomiast należy też pamiętać o tym, że obszar upraw roślin zielarskich aromatycznych w Europie jest relatywnie mały w stosunku do obszaru innych upraw rolniczych, przemysłowych. Także to powoduje, że większość z masy surowców cukrów zielarskich pochodzi ze zbioru, zwłaszcza pochodzących ze zbioru naturalnego, jest importowanych spoza krajów Unii Europejskiej. To stwarza oczywiście możliwości, okazje do zwiększenia upraw, ale także do zwiększenia zrównoważonego zbioru tego surowca i przetwarzania na terenie Europy. Można powiedzieć, że największe nadzieje w takim krótko i średnioterminowej perspektywie dają uprawy roślin, uprawy i udomawianie roślin dzikich. Stwarzają one właśnie możliwość pozyskania dobrego surowca ze sprawdzonych źródeł i adjustacji w standaryzowanych warunkach oraz pozyskania odpowiednich certyfikatów dla poszczególnych gałęzi, dla poszczególnych odbiorców. W rozważaniach nad sektorem roślin leczniczych i zielarskich warto wykorzystać pojęcie łańcucha wartości produktów otrzymywanych z roślin leczniczych. W pracach korzystaliśmy z klasycznego pojęcia, z klasycznej definicji łańcucha wartości, która jest określana przez Portera i Kramera jako strategiczne partnerstwo pomiędzy zależnymi od siebie biznesami, które współpracują ze sobą w celu wytworzenia wartości dla końcowego odbiorcy, dla konsumenta. Warto zdać sobie sprawę z tego, jak skomplikowany jest ten łańcuch wartości roślin leczniczych, w jakich gałęziach przemysłu odgrywa on istotną rolę. Tutaj reprezentacja tego łańcucha w postaci kręgu, zawierającego wszystkie podstawowe elementy czy etapy produkcji od surowców, od źródeł energii, poprzez pierwotną produkcję, poprzez pierwotne przetwórstwo ostateczne, którego efektem są produkty przemysłowe. Oczywiście przy tym organy, podmioty sprawujące nadzór nad poszczególnymi etapami produkcji, sprzedaży, światowe trendy, dystrybucja i w końcu sprzedaż hurtowa i sprzedaż detaliczna produktów ostatecznych.
Oczywiście zachodzą interakcje pomiędzy wszystkimi szczeblami i rynek surowców i rynek produktów leczniczych ma zasięg globalny. O tym jeszcze za chwilkę będę mówił. Produkty otrzymane z roślin leczniczych uczestniczą w wielu zintegrowanych procesach przetwórstwa rolno-przemysłowego. A rolnicy jako producenci pierwotni dostarczają surowce zielarskie, produkty nisko przetworzone, które stanowią istotną wartość dla sektora przemysłowego, niezależnego od rolnictwa, gdzie są surowcami wchodzącymi w skład osobnych, niezależnych łańcuchów wartości. Zgodnie z wynikami badań opublikowanych przez francuski portal, narodowy portal rolniczy France Agrimel w 2012 roku, można wyróżnić dwa rodzaje aktywności łańcucha wartości produktów żywych i aromatycznych. Podstawowe operacje łańcucha wartości, czyli produkcję rolną, przetwarzanie, suszenie, destylację, ekstrakcję, stabilizację, pakowanie z tego wstępnego produktu, badania, rozwój, logistykę produkcji i produkcję wtórną, magazynowanie, dystrybucję, marketing, a także dodatkowe operacje wspierające. Zajmiemy się przede wszystkim podstawowymi operacjami dotyczącymi produkcji rolnej i przetwarzania. Natomiast już tutaj mamy szereg związanych z tym zagadnień, dlatego że możemy wyróżnić, wyodrębnić co najmniej cztery podstawowe rodzaje surowca. Świeży materiał zielarski, który stanowi podstawę do przetwórstwa, do uzyskiwania wyciągów i do uzyskiwania olejków eterycznych. Może być przeznaczony do bezpośredniej sprzedaży bądź w formie mrożonej, bądź w formie do krótkich łańcuchów sprzedaży w formie pakowanej świeżej. Suszony materiał roślinny. I tutaj suszone całości, suszone pocięty, także stanowi surowiec do przetwórstwa. Czy pierwotnego, przez rolnika, bądź zbieracza, czy też wtórnego, może być pakowane w postaci produktów ziołowych, produktów spożywczych, może stanowić podstawę do produkcji leków efekturowych, może w końcu być surowcem dla produktu spożywczego, czy kosmetyczne. Trzecią kategorią produktów są olejki eteryczne, wyróżnianą zwłaszcza ze względu na relatywną łatwość pozyskiwania w produktach sprzedaży i popularnych w innych branżach niż branża farmaceutyczna. I w końcu ekstrakty, które stanowią surowiec zarówno dla produkcji kosmetyków, jak i dla produkcji farmaceutycznej oraz przemysłu spożywczego. Wyciągi roślinne stanowią i przetwórstwo pierwotne tych wyciągów roślinnych stanowi i wyzwanie, i możliwość zwiększenia znaczącego dochodu dla gospodarstw. Jest to źródło innowacji także w małych gospodarstwach rolnych, zwłaszcza na południu Europy, które bazują na produkcji rolnej surowca zielarskiego z roślin aromatycznych. Tutaj destylacja parą wodną jest jedną z tych metod wykorzystywanych na plantacjach przez producentów.
Segment kolejny, produktów ziołowych, ziołowe środki lecznicze i produkty pogranicze. Oczywiście można to dzielić na jeszcze dalej, natomiast od strony producenta pierwotnego, od strony rolnika, taki ogólny podział wydaje się wystarczający. Produkty te mają odrębne wymagania jakościowe, odrębne przepisy dopuszczenia do obrotu i do łańcucha produkcyjnego. O tym jeszcze będę przez chwilkę mówił. Branża spożywcza. Tutaj możemy wyodrębnić dwie kategorie produktów, mianowicie to produkty adresowane do końcowego producenta, do końcowego konsumenta, do końcowego odbiorcy. Są przyprawy, zioła suszone, herbaty ziołowe, napoje z ziół i roślin aromatycznych. Te napoje to często nie myślimy nawet o tym, że są one z ziół bądź roślin leczniczych i aromatycznych. Mogą do nich, należały do nich na pewno tak popularne napoje jak Coca-Cola czy lokalne napoje z ziół, na przykład Coca-Cola utrzymywana na Słowacji z Chin. Produkty adresowane do przemysłu i przetwórstwa to też bardzo istotna część produkcji ziół. Dodatki, składniki żywności, naturalne konserwanty, taki przemysł spożywczy traktuje na przykład kwas askorbinowy, naturalne barwniki, na przykład chlorofil, karoten i wiele innych składników. W końcu branża kosmetyczna, która biorcą zarówno olejków eterycznych, jak i wielu innych substancji czynnych w krenach nawilżających, w wodach toaletowych, w produktach czystościowych, produktach toaletowych. Wraz z rosnącym popytem na surowce zielarskie i produkty przetworzone, tak jak intuicyjnie czujemy, wzrastają możliwości biznesowe i potencjalny zysk producenta. Przy czym jest to istotne dla terenów wiejskich wtedy, kiedy przyczynia się do zrównoważonego rozwoju i efektywnej gospodarki zasobami rolniczymi. W skali Unii Europejskiej i w skali regionalnej. Takie podejście w niektórych regionach Europy stwarza realne szanse na wzrost produkcji zielarskiej, wchodzenie na nowe rynki dla rolników, nie tylko rynki zbytu surowca suszonego czy świeżego, i pomaga też wykorzystać rolniczą nieużytki, czy aktywizować społecznie wiele grup nieaktywnych, w jakiś sposób upośledzonych zawodowo. Podstawowe segmenty łańcucha roślin leczniczych, tak w skrócie produkcja pierwotna, czyli produkcja rolna, przetwarzanie pierwotne, wtórnie przemysłowe, marketing adresowany do końcowego konsumenta, czy marketing adresowany do łańcuchu krótkim, czy łańcuchu przemysłowym. O tym jeszcze za chwilkę. W obrębie segmentu produkcji pierwotnej można wyodrębnić dwa modele biznesowe, które z punktu widzenia rolnika stanowią pewnego rodzaju wybór oparty na jego możliwościach rozwoju i możliwościach biznesowych. Model rolno-przemysłowy
opierający się na mechanizmie współpracy, właściwie biznes biznes wielkotowarowy. Model krótkiego łańcucha wartości, w którym wykorzystuje się także bezpośrednią relację producent rolny, także jako przedsiębiorca i konsument ostateczny odbiorca. Model rolno-przemysłowy jest modelem, w którym współpracuje kilka gospodarstw dużych producentów zrzeszonych w spółce, w konsorcjum, lub też funkcjonują modele podmiotu produkcyjnego, który kontraktuje surowce u rolników. Niektóre spółki, czy konsorcja, czy podmioty produkcyjne pilarskie nie dość, że potrafią zatrudniać, jakby zlecać, współpracować z sieciami kilkudziesięciu rolników, to wypracowują jakby całe sieci lokalnego przetwórstwa w swoich regionach. O tym jeszcze za chwilę powiem, o takich przykładach. Natomiast skala sprzedaży takiego podmiotu działającego w modelu rolno-przemysłowym jest międzynarodowa z udziałem w rynku globalnym. W modelu krótkiego łańcucha wartości jest to model, który w Europie funkcjonuje w oparciu o najczęściej gospodarstwa od 1 do 5 hektarów, chociaż zdarzają się też znacznie większe gospodarstwa. Czyli ta podstawa produkcyjna jest stosunkowo skromna, natomiast istotne są wszystkie sposoby, możliwości dywersyfikacji produkcji rolnej i adresowania tej produkcji do ostatecznego, do konsumenta, do ostatecznego odbiorcy. Takie przykłady w modelu krótkiego łańcucha wartości, dywersyfikacji działań. Oczywiście wszystkie te podmioty prowadzą działalność produkcyjną roślin bielarskich i aromatycznych. Natomiast dywersyfikacja polega na sprzedaży produktów gotowych. Ta sprzedaż może dotyczyć produktów pakowanych, produktów jakiejś jednej kategorii, bądź kilkunastu, nawet kilkudziesięciu kategorii produktów. Szkółki, centra ogrodnicze, ogrody ziołowe, które wiążą się też z rozwojem turystyki ziołowej, trochę na wzór turystyki winiarskiej, enologicznej, natomiast cieszą się coraz większą popularnością także w Polsce. Uprawa świeżych i sprzedaż świeżych ziół. Tutaj oczywiście lokalizacja jest istotna, bo rynki zbytu blisko dużych miast są tą podstawą dającą największe możliwości rozwoju. I w końcu uprawy ziół z przeznaczeniem dla pszczół i produkcja miodów jako sposób dywersyfikacji. Ciekawymi przykładami innowacji właśnie organizacyjnych są przykłady agroleśnicze. Można tutaj wymienić na przykład uprawy tymianku w sadach drzew oliwnych w Hiszpanii, uprawy lawendy w Prowansji w Hiszpanii na plantacjach dębu kolkowego, uprawy orzecha włoskiego, plantacje, na których sadzi się jednocześnie szałwie leczniczą i melisę w celu ograniczenia parowania powierzchni. I mamy tak zwany międzyplon, który zwiększa znacząco przychody, zwłaszcza przed owocowaniem
potoka włoskiego, czy w końcu plantacje wieloletnich, roślin zielarskich, bardzo cennych gatunków takich jak na przykład rzęsień w naturalnych lasach. Rośliny są sadzone właściwie w takich warunkach naturalnych. Rozwijają się te plantacje między innymi w krajach bałtyckich. Przykładem takim bardzo konkretnym rozwoju działalności krótkiego łańcucha wartości może być Herdad de Valecovo w Portugalii. Na farmie tej uprawia się rośliny lecznicze, lawendę, rozmaryn, czystek w naturalnym lesie dębu krokowego i produkuje się jednocześnie olejki eteryczne, hydrolaty. Prowadzi się naturalnie też turystykę i warsztaty edukacyjne. Właśnie takie warsztaty edukacyjne dla turystów z miasta mogą stanowić dodatkowy element dywersyfikujący działanie. Mamy też taki przykład dobry zróżnicowanej działalności produkcyjnej, edukacyjnej na Podlasiu. Innym rodzajem dywersyfikacji to gospodarstwa gastronomiczne, które prowadzą działalność jako kuchnie w oparciu o rośliny jadalne, lecznicze, a także ziołowe smaki. Produkcja tych roślin leczniczych i aromatycznych może się przyczynić zarówno do wzrostu zamożności konkretnych producentów, jak i całych miejscowości obszarów wiejskich. Na przykład Biłega w Hiszpanii, wyspa Chios na Morzu Egejskim, która jest bardzo ciekawym przykładem, dlatego że jest wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ponad 4 tysiąca rodzin, jednocześnie producentów dziedzicy maslicowej, jest właściwie zatrudnionych przy produkcji tego lokalnego produktu. W Kazaniu w Grecji produkuje się szafran, jeden z bardziej znanych w Grecji. Czy w końcu produkcja roślin leczniczych może być marką, czy powodować zmiany w całych regionach? Przykładem może być Prowansja, znana z produkcji lawendy we Francji. Niezależnie od innowacji technologicznych, te innowacje technologiczne i systemy nowoczesne upraw będą raczej tematem opracowania mojego artykułu. Sektor roślin zielarskich stwarza warunki do zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich, zwłaszcza w oparciu o dywersyfikację działalności. I istotnym elementem, który towarzyszy rozwojowi łańcuchów wartości roślin zielarskich, są innowacje społeczne i organizacyjne, także wzmocnienie kapitału lokalnego, tworzenie lokalnych sieci współpracy, oddziaływania międzysektorowe, czyli współpraca z różnymi gałęziami przemysłu, i stanowią one rzeczywistą okazję rozwoju, możliwość rozwoju, zwłaszcza wtedy, kiedy łączą się z ochroną krajobrazu, zachowaniem bioróżnorodności i rozwojem rynku lokalnego, działalności handlowej, turystycznej. I właśnie te wszystkie elementy mogą być rozwijane, zwłaszcza w krótkich łańcuchach wartości
roślin leczniczych i aromatycznych. Oczywiście łańcuch wartości wiąże się z wieloma różnymi gałęziami przemysłu. Chcielibyśmy mieć produkty, surowce do produkcji farmaceutycznej wysokiej jakości, standaryzowane. I tutaj nie można zapominać, że jeśli chodzi o gro surowców, to większość surowców wyrastów wykorzystywanych jest właśnie w tym celu do produkcji przemysłowej. Natomiast jeśli chodzi o rozwój krótkich łańcuchów wartości, to dają one największe możliwości rozwoju lokalnego. Sektor upraw roślin leczniczych jest bardzo istotną gałęzią rolnictwa, która jest przez Komisję Europejską, przez agendy rolnictwa traktowana z dużym zainteresowaniem jako możliwość wzrostu i szansa rozwoju małych i średnich producentów. Także dla przedsiębiorstw rodzinnych, czyli daje możliwości rozwoju tej struktury rolnictwa ekstensywnego, które jest obecne w dalszym ciągu w Polsce. Cały szereg roślin leczniczych, roślin zielarskich rośnie właśnie na pograniczu upraw rolniczych, nieprzemysłowych, bo wtedy istnieje ryzyko wielu substancji bezbyłujących środków ochrony roślin, które tam pozostają, zalegają w glebie. Natomiast właśnie na pograniczu pól, lasów, na pograniczu różnych upraw ekstensywnych. Nie możemy powiedzieć, że ten model ekstensywny był podstawą produkcji rumianków na przykład. Natomiast niewątpliwie od czasu zmian zachodzących w rolnictwie pozyskanie wielu surowców zielarskich jest dużo trudniejsze w Polsce niż poprzednio, niż w przeszłości. Regionalne systemy uprawy i produkcji roślin zielarskich charakteryzują się dużą kolektywnością działań, tworzeniem sieci współpracy i możliwościami rozwoju poza rolnictwem. Naturalnie nie możemy zapomnieć o tym, że ta rosnąca presja jest zarówno okazją do rozwoju działalności, do rozwoju zbiorów roślin ze stanowisk, jak i pewnym ryzykiem z tym związanym. Wydaje się, że konwencja o zachowaniu bioróżnorodności i regulacje sektorowe w zakresie zbiorów roślin też świadomość organów kontrolnych rosnąca doprowadzi do tego, że rozwój w tym sektorze będzie zachodził w warunkach rzeczywiście zrównoważonych, nie zagrażających, miejmy nadzieję, siedlistom roślinnym. Bardzo dziękuję za uwagę.